Bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Ludowego. Zaczynamy lekko, przyjemnie i mam nadzieję, że niezwykle zabawnie, czyli Pinion i Urząd Skarbowy Francisa Webera w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Następną premierą będzie Mały Książę w reżyserii Ewy Rysowej. Później bardzo ważne wydarzenie, czyli festiwal otwarcia, festiwal teatru dla widza nastoletniego w tym roku w edycji międzynarodowej z wielkimi nazwiskami, m.in. Jan Mikulaszek, m.in. Teatr Kolibri z Budapesztu. Bardzo, bardzo dobry, wyważony, mam nadzieję, doskonale program. W tym roku jeszcze dwie premiery dotyczące społeczności romskiej, kultury romskiej, tradycji pieśni romskiej. Natomiast w nowym roku i w tym sezonie jeszcze spektakle w mojej reżyserii, w reżyserii Remigiusza Brzyka, Tramwaj zwany Pożądaniem w reżyserii Darii Kopiec i na zakończenie sezonu Folwark zwierzęcy musical w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Mamy nadzieję, że finanse pozwolą i uda nam się zrealizować 8 premier. Thank you.